Ja od razu chciałem podpytać o Feno, bo to co z nim? Dużo! To ten, co bez koszulki chodzi. Ten, ten najgorszy, najgorszy. No. E, jak to? Skąd tak to wyszło? Pomysł w ogóle, żeby w anti-hype też ktoś był, żeby to szło dalej. Wiesz co, I... to za... Gdzieś tam z tyłu głowy zawsze się obijał ten pomysł, nie? Natomiast w tym wypadku tutaj też współpraca Feno współpracuje z agencją AIO, z Jinxem i Kuą Stemplowskim. Ja też z nimi współpracuję, więc jakby zawsze było łatwiej się zgadać. Feno poznałem jakieś. Trzy lata temu przy okazji koncertu w Tarnowie e, połączył nas Merlin Manson. To jakby Long Road Out of Hell. To jest Jedna z pierwszych książek, jakie w ogóle przeczytałem, bo zaraz po kurwa dzieciach z Bullerbyn. Nie czytałem za dużo książek, niestety. Ale tak, no i tak jakoś ten temat przeciął się nas, nasz wtedy, ten wspólny vibe i tak dalej. No i teraz pojawiła się taka e, możliwość, że tak powiem. E, wydaje mi się, że he, właśnie Feno na tej podstawie stylistycznie, i wiecie, klimatem i tak dalej w pełni pasuje do, do naszej ekipy, do naszej rodziny, co też do, oczywiście pokazało jego przyjęcie, że do, dosyć dobrze e, został przyjęty. E, więc, więc wiecie, nie? to też jest jakby gotowy, e, gotowy twórca, nie? To, też nie jest jeszcze, to też nie jest tak, ja nie jestem jego jakimś teraz powiedzmy nie wiem, wydawcą, nie? czy tam coś na, na tej zasadzie, że siedzę z nim w studiu i tam daję mu jakieś rady, bo po prostu przyszedł, nie będę ukrywał, też z gotowym zajebistym materiałem, nie wiadomo gdzieś tam coś może od siebie ten i tak dalej, nie, nie będę spoilował, ale generalnie no to, bardzo mi miło, nie? że jakby zdecydował się, wpadł do nas i, i bardzo się cieszę i mam nadzieję, że ta współpraca będzie kontynuowana niestety, e, nie możemy się wybrać do tego Tarnowa, sorry Ramzes z tego miejsca, wiem, że uwielbiasz e, takie przekładanie terminów, już mi mówili, <laughs> ale no nie możemy się wybrać do tego Tarnowa, część przez te upały, część prze, przez koncerty, w każdym razie jakoś niedługo będziemy tam jechali do chłopaków, coś poświrujemy, porobimy, nie wiem no i tak, wydaje mi się, że, że Feno bardzo fajnie e, bardzo, bardzo, f... generalnie chciałbym to kontynuować, e, być może w, no, po masz prostu... już jeszcze kogoś? nie, nie oku? mam, ab absolutnie nie mam i, i też e, chciałbym na przykład kiedyś, kiedyś kiedyś, wiadomo, najlepiej żeby, żeby to był z Częstochowy, nie, znaleźć jakiegoś takiego ziomka typowo, właśnie takiego świeżaka nie? E, którego mógłbym w jakikolwiek sposób trochę poprowadzić, no bo co by nie mówić, no to o Feno nie można tak powiedzieć, w sensie, no to tak jak mówię, to jest gotowy gościu, świadomy artysta swojej na siebie, tak, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że po prostu nasze drogi się połączyły i okazało się, że mamy, mamy tak. wspólne, wspólny temat. Jak byli u nas z Łukaszem Rawskim, to też mieliśmy okazję posłuchać kilku przedpremierowo numerów, jeszcze nieopublikowanych, no będzie się działo.